Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z wypadu, czyli nocka na wodzie Stowarzyszenia z Ochcinku i zobaczymy, co nam przyniesie nocne wędkowanie oto na tej miejscówce. Buda, czyli swoje stanowisko rozłożone mniej więcej, tak się prezentuje, dwie wędki, stojak i tak to się prezentuje. Od wiatru ochrona, zaraz zanęcimy kukurydzą, którą gotowałem peletami, ale to pomalutku, powolutku. I na tą chwilę jest godzina 18:48. Środa, 18 maj 2021, i oto w ten dzisiejszy zimny, deszczowy dzionek nakręcę dla Państwa materiał z wypadu. Jest ze mną oczywiście Król Złoty, czyli Rafał. Też rozkładasz stanowisko, podnóżek, wszystko. Na razie. Tak przed wiatrem. I tak to mniej więcej. Jak myślisz, będzie karp? Pewnie. Siedzimy, mamy bardzo dużo pewnie czasu na wędkowanie. Zaraz podsypiemy. Prawie 24 godziny. Prawie 24. Rafał też ma trochę sprzętu. I za chwilę z pobabiaźnie wziąć wziąłeś. Przez pomyłkę. No widzisz. Wziąłeś, nie zauważyłem, że go miałem w tym. No to będziesz sobie sypał. No, będę no. I drodzy Państwo, próbujemy złowić jakiegoś karpia, tak, i zobaczymy, co przyniesie nam ta woda. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Ja odmierzę zaraz odległość na tyczkach i wezmę rakietę zanętową, zanęcę trochę sprzętu, raz, a porządnie. Myślę, że 8, 9 długości, 35, 40 gdzieś metr zanęcę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc jeszcze raz wszystkich zapraszam na najnowszy film i zobaczymy, co nam przyniesie wieczór, cała noc oraz poranek na tym zbiorniku. Ok, stanowisko zrobione. Tak to mniej więcej wygląda. Później się ubierzemy ciepło. Będzie grillowanie. Picie kawki ciepłej. Kuchenka jest, grill mamy. No i zobaczymy, jak to mniej więcej będzie się przedstawiało na tym filmie. Mam nadzieję, że coś uda się złowić. A co się trafi, zobaczycie to na moim filmie. Podsypiemy teraz 3,96 długość wędki, kijki, i myślę, że daleko nie dorzucał, czyli 8 długości, 32 metr. Z tej strony będę zaczynał i dam 8 długości. Plecionkę mam. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze, 9. Zaklipuję. Dziewięć długości. Mamy
9. Okej. Odmierzone. Ściągniemy drugą i to samo, 9 długości. I zaraz na spombie odmierzymy 9, zamęcimy na raz, a później w czasie wędkowania będziemy podajnikami rzucać. Mamy i na drugiej odległość wyznaczoną na klipie. Teraz wystarczy na wędce do spodowania podsypę. Zarzucimy i będziemy czekać. Ok, pomalutku, powolutku, tak szybko, wszystko, żeby ręce i nogi miało, drodzy Państwo. Odmierzę odległość i zanęcę. Teraz podsypiemy. I tak mniej więcej to się prezentuje. Muszę kierunek wybrać, mniej więcej od drzewa. Podsypiemy. I zobaczymy, co wejdzie w nocy. Ja mam, wiesz, rozrzut i tak w nocy przecież nie jedę widział, gdzie rzucam, nie? Tylko... Dlatego ja stwierdziłem, że będę rzucał bliżej. No to rzucaj sobie. Ja rzucam na 36 medi i wiesz, i tego się trzymam. A ja i tak muszę od drzewa w bok trochę.
muszę rozproszyć to trochę w prawo, w lewo na dwie wędki, bo i tak jak będzie noc, to ciężko będzie obrać kierunek z tego względu, że chyba, że latarnia czy jakieś światło by było, a po ciemku ciężko obrać kierunek, tylko da się odległość wyznaczoną na klipach, więc muszę tak na dwie wędki, trochę na prawo, trochę na lewo, ale na jednej odległości. No i dobrze, od drzewa trochę w bok, 9 długości. To jest 36 metr. Na 36 metrze łowię. Okej, no i to wszystko z mojej strony. Drodzy Państwo, zakładamy zanęty, zarzucamy zestawy i zobaczymy co i jak. Więc wędka ich sobie leży i zarzucam zestawy. Drodzy Państwo, godzina 19:27. Zanęcone, zarzucone. Teraz czekamy, popijając piwko, wasze zdrowie. Oczywiście zero. Tak, aby na moim filmie nie promować alkoholu, więc zeróweczka i zobaczymy co i jak. Czekamy, niech stoi, nie będę często przerzucał, niech trochę postoją i zobaczymy, i później w nocy założymy jakąś fajną przynętę. Grubszy pelet może, tak aby złowić jakiegoś karpika. A czy uda się złowić, zobaczycie. Jest na razie bardzo wieje. Nie pada, ale wieje. No i czekamy na pierwsze wskazanie i jakąś rybkę. Więc odpoczynek nad wodą, jak sami widzicie, tylko kwestia teraz co i jak. W nocy ma być zimno, ma wiać, padać, więc będę musiał się cieplej ubrać. Wziąłem także narzutkę od Gardnera. Z jednej strony Polar, a z drugiej strony wodoodporna, ciepła. I mamy zabezpieczenie. Ciepło się ubierzemy, tak aby nie marznąć. Fotel z podnóżkiem rozłożony. I czekamy, co się będzie działo. A nuż widelec, może coś się złowi, więc dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc czekamy i zobaczymy co jak. To ma jechać, przynęt mam sporo, w nocy dopasujemy coś. Na noc będą pelety duże, warflesiki z sonu. Na te przynęty liczę dzisiaj w nocy, czyli warflesik, surce. Bardzo dobra przynęta, już mało co zostało, połowę zużyłem. Co mamy? Tiger Nut, kompleks T. Też na to dzisiaj liczę, też trochę mi poszło już ich.
mamy jeszcze Tiger Nut Red Ammo, bardziej słodka, różowy kolor. I będziemy zakładać też kreju. Krejw, warflesik. Te przynęty dzisiaj mnie interesują. Chcę je sprawdzić na tej wodzie. Oczywiście do tego te same dipy. Będziemy dipować Tiger Nut, surce, krejw oraz kompleks T. To wiecie, mamy na co łowić. Tylko teraz kwestia okej. Oraz całe wiadro przynęt mamy. Zobaczcie. Wziąłem więcej, bo tak, aby nie być na zero, jak przez noc nic się na większe przynęty nie będzie działo. Rano zmienimy taktykę i znów malutkie cukiereczki pójdą, tak aby coś złowić. No a teraz na tą chwilę rzuciłem na cukierki Ringersa pomarańczowego oraz różowego. Niech stoi, niech stoi. I wędkujemy, czekając na pierwszą rybkę. Drodzy Państwo, 21:39. Założyłem większe haczyki, ciutkie, bo na dwunastkach nie mogę ryby na większej przynęcie wciąć. Przede wszystkim mam brania na lewej, czyli tam, gdzie jest na kowrotku Shimano Areo plecionka. Nie mogę wciąć, nie mogę wciąć, więc założyłem większy przypon. I tak mówię, zobaczymy co i jak. I na tą chwilę wędkujemy. Kilka brań miałem, ale tak mówię, wciąć nie mogę ryby. Więc założyłem większy przypon z większym haczykiem. Zobaczymy co i jak. A tu wieje, wieje. Ale nie poddajemy się, siedzimy i wędkujemy dalej, dalej i miejmy nadzieję, że coś wyhaczę. 21:52, przed chwilą miałem branie, jechało, ryba była, ale pod brzegiem spadła i to na zestaw lewy, na plecionce, tam gdzie mam cały czas wskazania, ale jechało, Rafał z podbierakiem był. Przeszła na drugą stronę ryba i się przy brzegu spięła. Nawet nie widziałem co, no ale ryba była i przy brzegu się spięła na wędkę z plecionką. No czekamy na kolejny odjazd i zobaczymy co i jak. A więc drodzy Państwo, pierwsza zdobycz pyzy, czyli karpik. Zobaczcie, przyświeć niżej, Rafałku, z łaski swojej, zobaczcie, jaki piękny pierwszy byczek. Zobaczcie, jaka ładna sztuka. Teraz odczepimy go. Sześćdziesiąt pięć, tak? Mhm. 65. I taki piszonek, taki ładny. Zrobimy mu jeszcze pamiątkową fotkę. Podnieś. 5900. I oto taka rybka.
teraz wróci. Więc, drodzy Państwo, rybka zaliczona. Chodź, zejdziemy, tak żeby nie było jakichś niedomówień. Tu mi przyświeci. Bliżej, Rafałku, proszę Cię, tu poświeć mi, tak żebym ją wypuścili. Baja, dziękuję Ci za walkę, czekamy na więcej. Mam drugiego na plecionce. Tak, mówiłem, zwiększyłem hak. Ale widziałeś, jak odjechał. On przeszedł na prawo. Wybiera, zobacz, pa. Zobacz, jak jedzie. Nie mogę go przytrzymać. Tak, jedzie. Tam nie wiem, czy brać. Wydawało mi się, że mniejszy jest. Teraz pokazuje siłę. Patrzcie, Rafał. Pa, Rafał, na kowrotek mój, pa. Zobacz. Przykręcę, ale nie za dużo. Dobra, już holuję go. Pompujemy. W twoją wyszedł. Mówię Ci, że weszedł w swoją, bo bardzo daleko jest. Patrzcie, zobacz. Rafał. Przykręciłem hamulec jeszcze. Tu jest już? Poszedł. Spiął się. Plecionka, zabawa. No i szkoda. Więc druga 39. Oto taki karpik. Maluszek wypluł kulkę, która nie jest moja. Nie jest moja.
wziął na pikantną kiełbasę, dwunastkę, taki maluszek. I tak się mniej więcej prezentuje ten karpik, którego wypuścimy wypluł przynętę. Dobrze. Wypuszczamy rybkę i wędkujemy dalej. Baja. Okej. Rafał poszedł spać do samochodu, a my wędkujemy dalej i jest pytkę. A więc coś jest. Godzina 4:56 i teraz właśnie coś pojechało, czyli prawdopodobnie karpik. Rafał jeszcze śpi, a ja mam chyba karpika. Zobaczymy.
Zobaczcie, jak odjechał. Plecionka jest na tym kiju. Już w nocy straciłem ładną rybę. Widzieliście, prawdopodobnie mógł być amur. Spieszyłem się. Żeby zobaczyć chociaż co.
karp. Rafał, chodź mi zrobić zdjęcie karpia, mam, wyjęłam. Więc, drodzy Państwo, obudziłem Rafała, bo najlepsze brania przegapi chłopak. Kamera mi się wyłączyła, nie miał mi kto zmienić. Daleko było do samochodu i taki pełnołuski, walczący pełnołuski. Zaboczek. Już się wypuszczę. O, to taki malutki. O, ładny, nie? Fajny taki pan. No, ale wiesz jak walczył? No. Ile mierzyłeś? Nie mierzyłem jeszcze. Nawet więcej. 65. Poczekaj. O 30 jest 65. Ile? Jak o 30? O 30 jest 95. O 65. I oto taki karpiszonek. Drodzy Państwo, zwracamy mu wolność. Sam go podebrałem. Szkoda tylko, drodzy Państwo, że Baja, dzięki Ci za walkę, byku. Wymęczyłem go trochę, ale doszedł i dumnie odpłynął. Baja i ryba zaliczona. Branie. Jest coś. Kolejny. Na razie wiesz, mały chyba, ale paej. Zobaczymy, co tym razem wielkościowo. Tak mówię, kto sypie, ten zbiera. Ryby weszły w miejsce nęcone.
dobór przynęty. Rafałku, podbierzesz mi? Dziękuję ci z góry. A ja trochę podtargam. Na razie idzie pomału, wiesz? Zobaczymy.